Większość z nas boi się nawet myśleć o operacji usunięcia wyrostka robaczkowego i są to jak najbardziej słuszne obawy. Nagle przeszywa cię intensywny ból, najpierw w nadbrzuszu lub w okolicach pępka. To nieprzyjemne uczucie stopniowo przemieszcza się w okolice prawego dołu biodrowego. Szybko udajesz się do lekarza, który stwierdza, że konieczna jest operacja. Czy wiesz, że przyczyną zapalenia wyrostka robaczkowego są resztki odchodów i niestrawionego jedzenia, co znaczy, że jego usunięcie zapobiegnie rozprzestrzenianiu się infekcji? Myślę, że bardzo dziś Państwa zaskoczę informacjami, które podam. Czy ktokolwiek z Was pomyślałby, że ten mały organ, którego funkcje nadal są dla lekarzy tajemnicą, jest bezpośrednio powiązany z chorobą Parkinsona? Według badań opublikowanych w Science Translational Medicine ludzie, którzy przeszli operację wycięcia wyrostka robaczkowego, mieli mniejsze szanse na rozwój tej choroby neurodegeneracyjnej. Związek ten tłumaczy się nagromadzeniem w narządzie alfasynuklein, białek związanych z chorobą Parkinsona. Podoba Ci się temat? Aby wesprzeć kanał Projekt Natura, zaznacz Lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Poprzednie badania już wcześniej wykazały nadmiar tego białka w mózgach pacjentów z chorobą Parkinsona. Jeden z autorów badania stwierdził, że alfa-synukleina może podróżować przez nerwy, które łączą mózg z przewodem pokarmowym, gdzie znajduje się wyrostek robaczkowy, po czym rozprzestrzeniać się i wywoływać efekty neurotoksyczne. Badanie zamieszcza również informacje o innej analizie przeprowadzanej przez Instytut Badawczy Van Andela, który wykonano na niewyobrażalności. Wyobrażalnej liczbie 1,6 miliona Szwedów od 1964 roku. Zagłębiając się w dane dokumentacji, naukowcy byli w stanie oddzielić pacjentów, którzy mieli operację usunięcia wyrostka robaczkowego, od tych, którzy żyli z tym narządem, i następnie powiązać grupy, wykazując, która z nich miała większe szanse na rozwój choroby Parkinsona. Czy nie wydaje Wam się to interesujące? Przy chorobie Parkinsona toksyczne białka gromadzą się w mózgu i zabijają nerwy, szczególnie te związane z ruchem. Usunięcie wyrostka robaczkowego może zmniejszyć ryzyko choroby Parkinsona aż o 19%. Może to zabrzmi dziwnie, ale zgodnie z wynikami tego badania, nasz układ trawienny jest bezpośrednio związany z chorobą Parkinsona. Na naszym kanale już niejednokrotnie sugerowaliśmy, że jelito to jakby drugi mózg człowieka, a przedstawione wyżej wyniki badań dowodzą, że te dwa narządy są ze sobą bezpośrednio powiązane. Vivian Labrie Jedna z badaczek twierdzi jednak, że celem badania nie jest namawianie ludzi do operacyjnego usuwania wyrostka robaczkowego. Doktor sugeruje, że znacznie mądrzej byłoby kontrolować lub zmniejszać nadmierne formowanie się i rozprzestrzenianie alfasynuklein i zapobiegać ich ekspansji. Dlatego też, jeśli masz jakieś problemy z trawieniem, nie przestawaj śledzić naszego kanału, ponieważ niedługo będziemy rozmawiać o tym, co możesz zrobić, aby poprawić zdrowie twojego układu trawiennego. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie i subujcie oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Zapraszam również do zakupów w naszym sklepie internetowym. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Pozdrawiam!